Nie umiera ten, który trwa w sercach i pamięci naszej. Te słowa mają szczególne znaczenie, gdy żegnamy wyjątkowego dla nas człowieka. W Krośnie Odrzańskim pożegnano honorowego obywatela miasta, Władysława Skrętego. Niech Bóg da tobie pić ze źródła wody życia. Prochem jesteś i w proch się obrócisz, ale Pan się wskrzesi w dniu ostatecznym. Żyj w pokoju. Zaszczyty, wszelkie wyróżnienia przyjmował z wrodzoną skromnością, co świadczyło o jego wyjątkowości i wielkości, mówił burmistrz Marek Cebula podczas pogrzebu na cmentarzu w Krośnie Odrzańskim, składając jednocześnie w imieniu samorządu gminy Krosno Odrzańskie wyrazy głębokiego współczucia i duchowej łączności małżonce Janinie, synom Jackowi i Grzegorzowi oraz całej rodzinie zmarłego. Żegnamy męża, ojca, dziadka. Dla wielu to obecnych nauczyciela, przewodnika po świecie nut i dźwięków. Żegnamy wielkiego człowieka. Świętej pamięci Władysław Skręty był emerytowanym nauczycielem. Pracę zawodową rozpoczął w 1952 roku w Liceum Ogólnokształcącym w Krośnie Odrzańskim na stanowisku nauczyciela wychowania fizycznego, przysposobienia wojskowego i śpiewu. W latach 60-86, będąc nauczycielem w szkole podstawowej nr 1, prowadził chór szkolny oraz zespół mandolinowy i wokalny działające przy tej szkole. Ponadto prowadził równolegle chór nauczycielski i był nauczycielem instrumentów w Społecznym Ognisku Muzycznym w Krośnie Odrzańskim. Zapłać wszystkim, którzy tak tutaj stoicie, za waszą solidarność z rodziną zmarłego Władysława. Każdy z nas w różny sposób jest jemu wdzięczny. W różnych okolicznościach mogliśmy go spotkać. Jako proboszcz też żegnam go z wielkim, wielkim spokojem, bo został opatrzony sakramentami świętymi jeszcze w Wigilię, przyjął komunię świętą. Przez wiele lat był członkiem kwartetu męskiego działającego przy ówczesnym Krośnieńskim Domu Kultury i Klubie Garnizonowym. Ostatnie lata swojej aktywnej kulturalnej działalności poświęcił chórowi parafialnemu działającemu przy parafii pod wezwaniem świętej Jadwigi Śląskiej. Za swą wieloletnią działalność kulturalną wielokrotnie był wyróżniany i nagradzany. Żegnamy go z wielkim, wielkim spokojem. Wierząc, że jest tam w niebie i oręduje za nami. Tytuł honorowego obywatela miasta Krosna Odrzańskiego otrzymał w 2018 roku za działania przynoszące gminie Krosno Odrzańskie zaszczyt i przyczyniające się do rozsławienia dobrego imienia Krosna Odrzańskiego oraz za wyjątkowe zasługi w dziedzinach kultury, oświaty i nauki. Przypomnijmy tę uroczystość sprzed ponad roku. O Panie, któryś jest na niebie, wyciągnij sprawiedliwą chciałem serdecznie podziękować przede wszystkim panu burmistrzowi, Jackowi Cebuli, radnym, którzy przydzielili mi ten piękny prezent, jaki już oznaczenie otrzyma. Do końca to będę to miał w pamięci i obraz tam i to wszystko tu będzie świadczyło o tych możliwościach naszej akademickiej. Serdecznie dziękuję wszystkim innym. Przede wszystkim dziękuję żonie, która... Fajne, może to zdjęcie.